Jak niezwykłe to DSD-ki. Ło, panie, ale karamba. Nie, sultanik, kurde. Szybki projekcik, sekundę zrobiony. Kurde, na RGB wydam więcej kasy niż zarobię zaraz na tym buku. Yo, siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku Sport Life'a na moim kanale. Już niedużo nam brakuje do 5 koła, także zapraszam do zostawiania subów oraz łapek pod tym materiałem. W opisie oczywiście macie link do Discorda, na którego też serdecznie zapraszam. A na ekranie pojawiają wam się właśnie donate'y. Ja już tutaj dłużej nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Będziemy się ugadywać, bo jeszcze cała bówka w 2.2D jest... Ludzie! Już wam pokazuję, jak się prezentuje. To jest ten tu po lewej. Pokażemy ziomkowi, jak Elka się prezentuje. No myślę tak szczerze, z 30 dopki możemy sobie ręce podać. Zaproponuję 15. 25 i deal. 20. Dobra, argument dla Wiza przekonał. 25 dopki do Eledzi i wymieniamy za buffa 2-2. Proszę bardzo. Wybieramy. I tak, dodajemy pojazd. Teraz, żeby nie pomylić, to jest to Eledzi. 5-4-4-0-9 i kastka 25 koła. Mamy buffa 2-2. Dzień utrokle, pozdro. Teraz znowu mamy buffa. Trzeci pojazd pod rząd. Wymianę. Tak się ciężko prowadzi, chyba że takie są ustawienia. Dobrze, Eledzi niech sobie stoi na parkingu. Przejedziemy się tym trochę i zaraz zmienimy ustawienia, bo tu są chyba nieprzystosowane. Pozdro, Dzikusz. Zobaczcie, jak się prezentuje ta furta. VMAX 230 ponad. Znowu się zapętlamy, znowu mamy buffa i znowu będziemy działać z kolejną furą. Teraz podliczmy, ile nas to wyszło. Takiego buffa, licząc samej gotówie, zacznijmy od pierwszego, daliśmy 530, później odejmujemy 65 od Elki, czyli jest 465 i dokładamy 25, jest 490. Takie buffalo zostało kupione przeze mnie za 490 koła, licząc wszystkie te wymiany. Wystawimy za 780, zastanowię się, czy czego Apache 4 mu zamontować. Pewnie... Jak będę chciał sobie nim pojeździć, to zamontuję. I wtedy wystawimy na giełdę. I do tych 490 muszę jeszcze dołożyć 4 koła, bo sobie przypomniałem, że teraz zamontowałem wydech. Fele się tam wyzerowały, no plus doliczka, jakieś na oko, no 5 kafli nawet doliczmy. Za 495 koła takiego buffa otrzymałem. Myślę, że kurde, to jest git cena. Dobra, wystawmy go troszkę wyżej i tyle. 777. Zajebista cena. Kolejne furki mamy na celowniku, mianowicie Bobcata 1.6 i Sadlera 1.4, które kupimy za 13 koła. Akceptujemy wymianę i tak, dokładamy gotówkę w wysokości 13 koła. Mamy Bobcata 1.6 i Sadlera 1.4. Dzień na balon, pozdro! Jeszcze szybka fota i już się zajmujemy. Pozdrawiam Szymona. Wbijamy na serwis, respimy się na Whitewood i kupimy sobie Greenwooda 1.4 za 5 koło. Proszę bardzo, Green 1.4, 5 kafli. Dzień na dom, pozdro! Ziomek podpytał, ile zejdzie z buffa i powiedział, że ma 650k. Także za tyle jestem w stanie go oddać. Z racji z tego, że i tak na nim dużo zarabiam, to myślę, że 650 będzie ok ofertą. Dobra, wystawimy sobie pojazd. Gdzie jest ten bufek? Bufek 2.2, 650 koło. Gdzie na zakupno, byku, pozdro. No i bufek sprzedany. Kurde, chyba tanio go oddałem jak na te bufek. Ale jakby podliczyli i wyszło mi 495 około za niego, a dostaję 650, to i tak jest git zarobek, prawda? 155 zarobku na... trzech furkach dokładnie, bo był jeden bufek, było Eledzi, teraz jest drugi bufek, trzy furki się przewinęły, 155 koła wpadło, jest elegancko. Owka 9650 za Greenwooda, za tyle sobie go sprzedamy, nie pamiętam za ile go kupiłem, niestety. Pokażę wam po transakcji, na ekranie pokażę wam się kwota. I tam, tak, mamy Greenwooda 1.4, 9650. Dzień na Igores, pozdro. Na ekranie wam się wyświetli, ile zarobiłem, bo nie pamiętam ile za niego dałem, szczerze mówiąc. Tak to wygląda. Jeszcze tu troszkę furek nam zostało na tej giełdzie, 3 z tego co widzę na mapie. I w porządku, dogadany perek na mapie 3.1.8 za 47,5 koła. Od razu zdemontujemy z niego wszystko, bodajże ma tam jeszcze fele i wydech. To za sam demont dostaniemy z 30 koła i zostanie nam perek 1.8 w cenie 17. Wystawimy go za 50, zobaczymy jakie owki będą. Dobra, jest na ziomek. 47,500. Gdzie na byku, pozdro. Red Sunsy, dobrze. W takim razie jedziemy na giełdę po tego perka. Najprawdopodobniej tam siedzi. I faktycznie coś jest. Dobrze, gdzie by tu zaparkować? Nie no, nie wpierdzielimy się komuś na posesję. Jadę to na parking dać. I po peraska. Tutaj jest perasek. I mamy, tu widzimy apa trójkę. Tylko sobie ustawimy na minus 3, żeby to fajnie wyglądało. I jedziemy do jakiegoś mecha. Jedziemy do jakiegoś tunera dokładniej. Jest wydech, jest fela. No tu jest 30 koła za demon będzie. O, trzeba będzie zawołać tunera na stanowisko. Nie ma innej opcji. Perek 1.8, 130 VMAX. Niesamowite. Niesamowite osiągi, ale jablota. Proszę zobaczyć, jak się pięknie prezentuje. Jakie to ma ID? 112 koła.
Ktoś niedawno zrobił takie operka. Ja pierdzielę. Zamiast wsadzić full upy, przykładowo, to ktoś wsadził silnik 1.8 za stówę. Ja nie mogę, niesamowite to jest. 30 koła prawie za demon. 30 koła prawie za demon dostaliśmy. Teraz lecimy na giełdę i wystawiamy go za 50. Tak jak mówiłem. Czyli podliczamy tylko silnik. Musimy ponad 17 wyjść, aby być na plus. Dokładnie 17,5. Zaokrąglimy nawet do 18, bo tam jakieś pierdoły jeszcze. Ponad 18 go wystawiamy, sprzedajemy, to już jest zarobek. Jak mówiłem, 50 koła zostaje wystawiony perek. Git, 48 godzin. Siemka, ja zainteresowany brawurką. 10 koła za brawurkę jest oferta. Nawet nie negocjuje się dalej. Lasa, jadę. Koło piątki za nią zapłaciliśmy. 5 coś. O ile dobrze pamiętam. Ale to w podsumowaniu będziecie mieli wszystko czarno na białym. Witam pana. I tak, sprzedajemy sobie brawurkę. 10 koła oferta wysłana. Dziena Dawidek, pozdro. I tak, na LS zostają dwie furki. Mamy perka i blade'a na ten moment. No pora zacząć skupować coś więcej, prawda? Troszkę kaski się odłożyło. Do 6371. Kolejny bufek. Kolejny bufek DSD na oku. 103671. Zobaczmy. Kurwa. Jaki to ID jednak. 106371. Już poprawiamy. Buffek 2.2. Jaką to ma lampę? To ma fajną lampę. To jest laguna na oko moje. A piki? No, no, no. To jest fajna furka. 580. Przebij te 600 i mogę tobie oddać, bo ja fan. Dobrze, to przebijamy. 601. W takim razie. 601. 620 będzie ciężko. Będzie troszkę dużo. 605. 615. 607. No kurde, w lampę bym walnął. 613. 609. 610 dokadany buffek, którego żeście widzieli przed chwilą. 2.2 DSD, full upy. Braki to jedynie bug, transporter, nitro. No i oczywiście. Są szybkie 60. Dobrze, lecimy na urząd. Dobra, zaparkowane elegancko tego i wysyłamy ofertę wymiany. Proszę bardzo. Dodajemy gotowa w wysokości 610 kafli. Fufalo 2.2, zaakceptuj. Dziena Majster, pozdro. Dziena Marcelik za 200, pozdro. Kurde, lepią się do mnie te bufki, prawda? Cały czas bufy. Jak niezwykłe to DSD-ki. Ło, panie. Ale karamba. Ale spoko, to furki są. Ło, ludzie, widzieliście to, jaki to ma zryw teraz z apem czwórką? Wcześniej testowaliśmy 2.2, ale bez apa czwórki. Teraz jak mi skręcił, że prawie w słup walnąłem. Nie, sultanik, kurde. Dzień asystent za stówkę, pozdro. Laguny są spoko. I czekajcie, ja bym tutaj styl delikatnie zmienił w tym buffku, bo powiedziałem kiedyś na odcinku, żebym zrobił projekt na lagunach buffka. Właśnie teraz się za to zabierzemy. Szybki projekcik, sekundę zrobiony. Proszę bardzo. Gasimy na razie lampy i już zaraz dobierzemy odpowiedni kolor. No to tak, tutaj jest fajnie ułożone pod niebieski, ale ja bym mu dał troszkę... Może jasny taki? Zobaczmy, jak to wygląda. Jasny za jasny. Troszeczkę ciemniej. Musi być delikatnie srebrny widać. Czyli gdzieś tu. O, tam już by było za bardzo. Może taki. Tutaj już lepiej. Jak to się prezentuje? Prezentuje się spoko, prawda? Czy jeszcze troszkę mocniej? Jeszcze delikatnie mu dajmy. A co mi tam? Tu może gdzieś. Kurde, na RGB wydam więcej kasy niż zarobię zaraz na tym buffku. Jeszcze próbujemy dalej. Jeszcze inaczej. O! Teraz może. Teraz to mamy taki srebrny kolorek, o to chodzi. Tak ma wyglądać. Pięknie. Tylko fela do zmiany. Fela mi tu nie siedzi. Jest za ciemna. Ogólnie ta by mogła być sama w sobie, ale nie czarna. Czarna jest za mocna. Strasznie szybkie są te bufki. Jeszcze tak zwrotne, no to kurde, pościgi tym robiąc to jest coś pięknego. Tu się furka prezentuje klasa. Dobra, w takim razie cena 770. Dziena Kuba Lewy za 200, pozdro. Dzięki też dla Fredlo, pozdro. 740 oferta za bufka. Jakby się udało za tyle sprzedać, to jest rewelacyjna oferta. Proszę bardzo, sprzedaż pojazdu. 740 koła. Dziena Deadshot, pozdro. Mamy 130 koła zysku na jednej furze. Nieźle.